Cześć, ja jestem Zygfryd Kuł, a to jest druga część mojej serii Let's Play Dead Space 2. Jak wiadomo, tutaj ostatnio skończyłem, tak? Na tym save'ie. I wyruszamy w dalsze poszukiwania. Mam na razie plazma cutter, tak się nazywa ta broń, dobrze pamiętam? Jak to się... Tak jest, czyli plazmowy przecinak. Coś tu gdzieś spadło, nie mam pojęcia... A, tak. Krótki moment, ustawimy tylko audio, minimalnie ciszej, bo zauważyłem po wszystkim nagraniu, że nie słychać o wiele gorzej niż tam tutaj rozróbę, tak więc zmniejszmy to do 80% wszystko. Tak powinno być fajnie. Stereo. O, ale mogę sobie... Dobra, nie będę łączał napisów, po co w sumie. No, wracając do filmiku, tak, wyruszamy w dalszą w dalszą podróż po... prawdopodobnie jakimś tutaj... Przy tym, że nie podam historii, więc jestem tak samo obeznany jak każdy, kto skończył pierwszego Dead Space'a. Przypuszczamy tutaj, że to jakaś stacja... Przezabawne. Tak, przypuszczalnie to jest jakaś stacja dla wariatów, tak? Zgin, przepadli! Ojeż. Nie, ty też. O, ale pięknie dostał pańkę, nie? Strzał za 10 punktów. Ale, oj, wiedziałem, że coś tu jeszcze słyszę. Kolcuszkiem. I znowu kolcuszkiem, aha. To jest najfajniejsza część całego Dead Space 2. Moce Jedi. Prawdziwy Jedi. Szkoda, że nie mogę tylko powiedzieć mu. To nie jest Isaac Clarke, którego szukacie. Aha, ha, ha. Tak jest. Oczywiście debilny żart prowadzącego. Gdzie było coś takiego? Kto mi powie? W jakim programie czy coś takiego było wspomniana fraza głupi żart prowadzącego czy coś takiego? O? O w pizdzie, coś mi tu zgasło. Skrzyneczka, co my tu mamy? I tak się strasznie ekscytuję podczas zwykłego zdeptania czegoś. Sam Conan Barbarzyńca nie wstydziłby się takich odgłosów. To wygląda jak głowa z czapką. Dobrze, podążajmy dalej. O, widzę itemek. Oczywiście, jak każdy prawdziwy RPGowiec, zbieram wszystko, co mi się napatoczy. O, apteczka, jak miło. Patrzcie, no, zwiedzanie się opłaca. A teraz gdzie mam iść? Magiczny guzik B. Haha, tam, dobra. Lecimy. W życiu by się to nie przydało, nie? O, alarm jakiś. Cześć, cześć. Czekaj, idę. Gdzie on poszedł? No! No i... Pacjent 5? Nie wiem. A to nie był czasem ten, który był tam na jakimś zagraniu wcześniej? O, do diabła. Coś tu słyszałem. Pięć przypadli. Tak jak wspomniałem, Moce Jedi to najfajniejsza część tej gry. Boże ty! Aaa, zwłoki! Wiem, mam zeza. O, alarm się skończył. Zgaduję, że to oznacza, że mogę trochę pomasakrować zwłoki potworków i pozbierać drop. Facet przyznaje sobie się, że potrzebuje pomocy od kobiety. Och, jakie to przykre. Żartuję. Co było? O, co tu mamy? Power Note. Tak, to jest do upgrade'owania całego naszego ulepszania, całego ekwipunku. Znalazłem jakiś tekst, log.
akurat to mnie teraz nie interesuje. O, save point, oczywiście z niego zamierzam skorzystać. Będę też korzystał z każdego save pointu, no bo... jak to się mówi? Przezorny zawsze bezpieczny, tak? Hehe. A więc idziemy dalej. To już wygląda na jakieś większe drzwi. A za nimi zwykły korytarz. O, co my tu mamy? Ooo, świeci. Co to jest? Dobra, zobaczmy co się stanie jak tu nacisnę. Pakowanie. Powoli obracaj, żeby znaleźć niebieski słaby punkt. Ty naciśnij. O! O! Coś mi tam mignęło. Ale ze mnie haker. 5 lat studiów informatycznych się opłaciło. Iha! Oż! On... jednym ciosem mnie zdjął. No to było hamstwo i bezeceństwo. I znowu tutaj jesteśmy. Gdzie to? A tutaj mieliśmy iść. Tak jest. Oczywiście zatrzymałem na chwilę nagrywanie na czas wczytywania checkpointu, no bo nie miałoby to najmniejszego sensu. Wracamy do hakowania. A, jest. Teda, o, tu było. Jest. Tam coś mi mruga, więc trzeba się spieszyć. Jest. Dawid, wyceluj i naciśnij C. Tak jest. Nie, odejdź. Ahahaha. Czuję się zmasakrowany. Co to jest? Otworzyć klasę. O, jak fajnie. O, tu coś jest, to mnie uzupełnia ten stasis. To działa bardzo fajnie, wycelowuję sobie. I nie wiem, czy to dam radę zaprezentować. Chyba nie dam, ale wierzcie, o. Wycelowuję, naciskam C i o, takie slow motion jak z Matrixa prawdziwego. Max Payne w ogóle się chowa, nie? Tam to się ładuje, ale tutaj, no. Oczywiście to ma ograniczenie. Na razie do dwóch użyć z tego, co widzę. No ej. Co to jest? Co za głupi. Puść mnie, dziadzie. Dobra, tu musi być jakiś trik. Zwłoki. O, dapem, to on chyba skanuje mnie. Może tu są jakieś? Nie. Nie, no to już wiem. Tego dziada muszę pewnie. Aaaa. Wybacz. Nie? No co do diabła. Cholera. Przykrośnie stwierdzam, że więcej zwłok tu nie widzę. Co oznacza, że coś popsułem. Ihihihi. Nie wiem co to, ale zobaczmy. No ty ciulu. Przepraszam. Nie, wózek na pewno mi nie pomoże. Tam coś jest. Nie ty. Już wiem. To skanuj. Ty no, wkurzyć się to. Może wózkiem mogę zablokować te drzwi. No, chyba nie. I kurde, początek gry oczknąłem jak ostatni nubek. Tu musi być jakiś trik. A, tu są zwłoki tego dziada. O, tu się schowałeś. Ja myślałem, że... Ciekawe, czy bez głowy zadziała. Ej, puść... Aha, dobra, fajnie, że to zamknięte. Ciekawe, czy bez głowy zadziała. Aha, czyli muszę jego głowę znaleźć, tak? Główko. Nie ma głowy. Zniknęła. To nie. To jest noga. Też mi na głowę nie wygląda. O, jest! Nie ma. To nie to. To jest chyba głowa. Ups. Już wiem. Ale jestem głupi w ogóle. Ha. Ale się popisałem inteligencją, niech mnie drzwi ścisną. Ktoś tu żyga.
O fu. Oj ziom, jak ci współczuję. Ej, zostaw go. Jeszcze jeden. Wybaczcie, zlamiłem tam jak ostatni idiota, w ogóle nie wiem. Ja jestem dalej przeziębiony, głowa mnie naparza trochę i nie do końca trzeźwo myślę. Jak zresztą słychać, pewnie smarkam. Ua. O, na mazgawki, idę sobie. Naciśnij C, kiedy stazys jest niski. Dobrze, ale jeszcze mam na jeden... Jak będzie stazys po polsku tak właściwie? To jest, to się jakoś tłumaczy? Jedziemy dalej, ja się napiję herbatki. What the fuck? To samo chciałem powiedzieć. To do diabła. Ej? Halo? To jest jak w tym! Ale ta piosenka mnie schizowała, pamiętam. Ale świeci z gęby jako... Aha. Świeciło jej z gęby jak... W filmie... Jaki to był film? Jaki był film? Co mnie stresujecie, głupie balony? Jak w filmie jakimś. Co to był za film? Z Nicolasem Cage'em, co przewidywał tam przyszłość z takimi cyferkami. A, był taki film, tam też świeciło komuś z gęby. Nieważne, drzwi pozamykane, lecimy dalej, iha. Niech się dzieje, o. O, piszcie. Ała, ała. O. Było okno, nie ma okna. O, fuck, co ja mam robić? Klikam, nic się nie dzieje, pomocy. O, o. A, ale normalnie. Ach, te, o, lampa se wisi. Dobra. I co teraz? A, tu są drzwi. Wszystko wiadomo. Tralala. Łoś ty! Spędziło się ten czas przy CS-ie. Refleks trzeba mieć. O. Kolejny power note. Pieniążki. Dobra, najpierw zasejwujemy w stacji. Proszę bardzo. A teraz zajdziemy do sklepu. No co za thank you, ej. O. Całkiem ciekawy sposób na dodanie sobie trochę defa. O, ubieranie w trybie turbo. Chciałbym się tak rano ubierać, jak muszę wychodzić. No, wyglądam już trochę lepiej, przynajmniej nie mam zakrwawionego całego stroju. Jakieś mi się tam klapki otwierają. O, no ale maska oczywiście musi być. O, jest sklepik, genialnie. Coś tu możemy kupić, co by tu kupić? To jest jakiś ciężki obrażenia, to nie, to jakaś bazuka. To jest jakaś snajperka. To jest na miny, to jest na piły. O, ale tutaj mam od razu zbroję taką fajną, dostępną. Ale ile ona kosztuje? Nie ma ceny, jest bezcenna, więc w związku z czym chętnie z niej skorzystam. To jest chyba jakaś tam odblokowana podczas pierwszego przechodzenia. No ja wtedy zobaczyłem tę animację jeszcze raz, ale... Zobaczymy co za strój. To był chyba strój strażnika. Nie, nawet nie czytałem, ale wiem, że jakiś lepszy chyba. O. No i teraz to wygląda jak kozak, nie? Proszę bardzo. No, jaka mina twardzielania. Prawie jak Clint Eastwood. No i taki strój to ja w ogóle policja. Jestem policjantem, jak miło. Dobrze, ale wracając do tematu uzbrojenia. Ja sobie chyba na razie broń odpuszczę. Ale coś bym z kolei wywalił, skoro tutaj za pomocą opcji move wywalamy sobie do przechowalni wszystko. Ej, ja tu mam jakieś bronie, kurczę, czemu ja ich nie używałem do tej pory? O, i niestety minęło 15 minut, w związku z czym ja tutaj sprawdzę, czy te bronie rzeczywiście mam.
Mam! Haha, jak fajnie! No, to coś czuję, zapowiada się jakaś rozpierducha grubsza później. O, 123 amunicji do tej pięknej broni, no to wspaniale. Teraz dokonamy save'a i widzimy się przy trzeciej części Let's Play'a.